Buonasera! Słodka krewetka i słona bryja. To ci coś przypomina, Darku? Tak, Jadwiga. Nie, to nasz związek. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy we Florencji. Jest to miasto przecudowne. Byliśmy już tu kilka lat temu i tak, wciąż potwierdzam, to jest jedno z najpiękniejszych miast, w jakich kiedykolwiek byłam. Sztuka jest na każdym rogu. Zresztą Florencja to początek renesansu. Historia jest bardzo ciekawa, zatem co nieco opowiem właśnie o tym mieście. Znalazłam super podcasty, które można odpalić na YouTubie. Historia dla dorosłych. I jeżeli kiedykolwiek będziecie jechać w jakieś miejsce, zajrzyjcie na ten kanał i sprawdźcie, czy przypadkiem autor nie opowiada o tej destynacji, do której się wybieracie, bo można się dowiedzieć bardzo, ale to bardzo ciekawych szczegółów. Usiłujemy dostać się pod hotel. Dobra, jeszcze trochę do przodu. Teraz wyprostuj koła troszeczkę, masz pół milimetra. Jeszcze chwilę. Do przodu jedź. Jeszcze kawałek? Tak. O, brawa! Ja pierdyle, ale stary, kurde. To się nazywa podjechać pod same drzwi hotelu. Dokładnie tu. 10 metrów. Słuchajcie, niektórzy się potrafią zagubić w czasoprzestrzeni. Ja się dzisiaj zagubiłam w pracy. Tak dzisiaj zapierdzielałam, że nie wziąłam torebki. Albo mi ją ktoś gwizdnął. Proszę, Becky, what's your name? My name is Magdalena Malaczyńska. There is a wallet inside, a small one, a pink, yeah, violet. I have it here. Thank you so much. Pick it up when you come back, so we can leave it here. Karty wszystkie żeś zablokowała? Ale to i tak muszę, no. Zostawiasz torebkę na 10 dni, to musisz zostawić wszystkie karty, nie? I dowody tak samo, no, teoretycznie. Nie, ale dowody w praktyce to i tak miałam wszystkie zdjęcia, to mi się przydaje. Dareczku, spróbujesz dziwnego sera? Dziwny Dariusz. No i czasem coś dziwnego włożyć w swoją jamę ustną, no? Jest? Niezłe. Coś jak ty. Ciekawy? Tak, ciekawy, ładnie wyglądam. Ale w sumie mdły. Smaku nie jest niezły. Ser dojrzewający w dżinsach. To jest ser ze spiruliną. Ja bym była bardzo głodna. To bym się cieszyła, że go mam. Ale w obecnej sytuacji to tak troszkę mniej. To zapewne apteka, co? Tak, są jakieś przyprawy, oregano, coś tam. Patrzcie, jaka miejscowa. Co prawda nie mierzę płatków, ale biorę sobie wodę różaną. Jak ona pachnie pięknie. No i proszę, zakupki zrobione. Grazie, signora. Grazie. Możesz iść, pamiętasz, kiedy jestem operatorem, to ja mówię, możesz iść pierwszy. No, takie pamiątki to ja lubię. Powiem wam tak, pięknie jest z wami spędzać czas. No, my uwielbiamy, naprawdę. Oliwa świetna. Jesteśmy w restauracji Golden View, którą odkryliśmy 4-5 lat temu, kiedy za pierwszym razem byliśmy we Florencji. Będąc tu po raz drugi, co tu dużo ukrywać, nadal robi bardzo, bardzo duże wrażenie. A wynika to głównie z jej lokalizacji. Cieszę się, że tu jestem. Tak, oczywiście. Dziękuję, kochana żono, że tu jestem, bo widok jest przecudowny. Restauracja wyglądem jest ładna. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to nie pamiętałem tego, że tutaj tak menu jest rozwinięte. Mam tak dużo win, ale wiem, do czego to przypiąć. Po prostu wtedy nas nie było stać na wszystko i braliśmy pewnie chleb z oliwą. Aż tak źle nie było, bo to było 4, a nie 12 lat temu. Darku, przyzwyczaja się do tego. Że co, że będzie coraz lepiej? Z wiekiem, z pamięcią, to akurat może być na odwrót. Słucham? Słyszałeś o amnezji? Słucham? Właśnie, oprócz głuchoty jeszcze amnezja. Nie martw się, jak będziesz ty podcierać, dalej będę cię kochać. Nie będziesz mnie podcierać, zostawisz mnie na pastwę losu, kurde, jak burka pod krzaki mi zakopiesz. Głupi jesteś. Będziesz cię podcierać, bo masz wybielony wydech.
A się rozkręcił chłopca. A gdybyście chcieli wiedzieć, z czego wynikają te być może prymitywne żarty, chodzi o wczorajsze stories. Wyszło na jaw parę spraw. Nie wyszło, czerniasz mężec, panie. Ja chciała, powiedz mi, czy na papie to można laser zrobić, żeby tych włosów się pozbyć? I nie będzie parków? I myśli, że to będzie wiadomość prywatna, a to będzie publiczny stories. Cieszę się, Darku, że nie nagrałam poprzedniej wiadomości, gdzie pytałeś o wybielanie odbytu. To wiesz co, to jest już kurde, nie dość, że nie smaczny, to jeszcze nie fajnie. Zgłoś to do prawnika, bo to jest poniżanie swojego wizerunku. Pyszne, ale to przepyszne. Chlebetki? Dopiero wjechała przystawka, a już widzimy, że to jest prawdziwe dzieło sztuki. Połączenie smaków takie, że ciężko nawet spamiętać, ale efekt końcowy robi robotę. Słodka krewetka. I słone, nie sos, to będzie bardziej, co to jest takie z bąbelkami? Pianka. Słodka krewetka i słona bryja. To ci coś przypomina, Darku? Tak, Jadwiga. Nie, to nasz związek. Mocne. Ja jestem słodki, ty jesteś słona bryja. Możesz sobie tak to tłumaczyć. To jest jakiś marcjanin, patrz. Fioletową. Jaką fioletową? Zieloną. Ty pracujesz w Indigo, czy gdzie? Otwór gębowy otwarty. O ja! Pyszny sos. Zastanawialiśmy się, kto siedzi w tym uroczym balkoniku. Czy to są domy na Ponte Vecchio? Nie. Pan kelner rozwiał nasze wątpliwości. To są tylko i wyłącznie sklepy z biżuterią. Pan sugerował, że jakbyśmy się bardzo uparli, to możemy tam pójść, udawać, że chcemy zrobić zakupy, po czym wbić się na kawę, a na koniec powiedzieć, że nasza karta nie działa. Ale nie, nie. Podziwianie tego w formie takich mini domeczków, które wyglądają, jakby za chwilę miały się rozpaść. Fajne to. Ja tutaj patrząc na cały ten most i na to, że on jest bramą do Starego Miasta, to mam takie poczucie, że tutaj tyle się działo w czasie renesansu. To musiało być centrum dowodzenia wszechświatem, tak zwane podzamcze. Fajne. Ponte Vecchio to jedyny most, który przetrwał II wojnę światową. Co prawda był zaminowany, ale udało się mu zostać w jednym kawałku. Jaśka też była zaminowana i przetrwała, więc nic takiego I'm not interested, I have a husband. Ponte Vecchio na początku XIV wieku, kiedy powstało, było miejscem różnych dziedzin przemysłowych, między innymi grabarze tutaj mieli swoje firmy, ale przyszli medyceusze i zrobili swój porządek, wyrzucili grabarzy i pozwolili wyłącznie złotnikom funkcjonować w tym pięknym miejscu. I tak zostało do dzisiaj. Gdzie nie spojrzysz, tylko i wyłącznie sklepiki ze złotem. Nie mam w planie kupować żadnych pierścieni czy kajdanów, to nie za bardzo będę klientem. Buona sera! Tutto bene? Tutto bene? Anche, grazie! Nie ukrywam, że choć mój mąż Nielot nie para się do sportu, Madzia, daj spokój. I dwa razy byliśmy na kajaku. Mało. Wiosłuj, mała, wiosłuj! To nie były miłe chwile dla niego. Chciałam spróbować kajakarstwa we Florencji. Okazało się, że nie każdy może. A ty jesteś pedał od roweru. Od roweru, żeby była jasność. Wracając do tematu. Nie każdy może wypożyczyć sobie kajak. Trzeba ponoć mieć uprawnienia, co ma trochę sensu, kiedy pomyślisz... Mózg trzeba mieć. Darku, trzeba mieć kamerę i refleks, jeżeli chce się być na filmie, więc prosiłabym tam, zajmij się sobą. Naprawdę charakterystycznie. Nie widziałam jeszcze, żeby ktoś tak cisnął po rzece co 5 minut w innym kajaku. Miasto nie tylko artystów, rzeźbiarzy, malarzy, ale również takich mainstreamowych grajków, którzy na wiatrach grają jak na najlepszych bębnach.
bravissimo. Grazie, molto gentile. Sei un grande talento. Ja uwielbiam artystów i to szczególnie takich, którzy nie szukają problemów, tylko mają rozwiązanie, grając na pustych. Zresztą sami to słyszeliście, jakie to było rytmiczne. Wow! Dlaczego masz, Fanny? A dlaczego ty masz piersi? A, bo A? Ma piersi. Ja mam A, on ma miseczkę DD, zobacz. To widzisz, ja miałam małe B, zanim się naprawiłam, więc nie można mierzyć, Darku. Każdy ma taki biust... Na ile zjadł? Chodźmy lepiej na Ponte Vecchio. Jaka nazwa? Co? Na kolor? Ale nie robimy tak. Jaka? Anna Fontanna. To jest wschód, a nie tam pitu-pitu, kurde, jak chodzisz rano. Darku, to nie jest wschód, tylko pół godziny po wschodzie. Wygląda tak samo jest. Ponte Vecchio to super miejsce na wschód. Jest też drugie, Piazzale Michelangelo, na którym byłam wczoraj. W ogóle zrobiłam sobie wczoraj całkiem fajną przebieżkę. Po co? Bo lubię zwiedzać, kiedy ty lubisz spać. Widzisz, Darku, jak ty masz ze mną dobrze, nie musisz rano wstawać. Wystarczy, że pół roku później obejrzysz odcinek na YouTubie, zobaczysz, gdzie byłam. No najgorsze jest to, że nie oglądam nawet. No, to jest inna historia. Muszę je nadrobić. Nadrób, dokładnie. Fajnie tak sobie pochodzić samemu. Tak samemu, jak w czwórkę coś. Po Florencji samemu, że jeszcze nie ma za dużo ludzi. Dariusz od godziny czeka na kawę. No. Aż wszystko uwiecznie. Dobra, możemy iść. Prowadź na pyszną kawkę. I tą pięknie wyeksponowaną fokaccię Dariusz tak bezceremonialnie pożarł. Dobre. To jest jeszcze coś słodkiego. No balsamico jest zrobione na słodko. Ale na właśnie. Słodko jest tak, właśnie, i ricotta nie? To jest. Jesteśmy w hotelu De Medici, hotelu medyków. Siedzimy sobie na 6 piętrze w kawiarni. Jak Michał zauważył skrzętnie, euro, 5 euro kosztuje espresso, więc do tanich to miejsce nie należy, ale trzeba wybaczyć, bo jest pięknie. Florencja jest nazywana kolebką renesansu, a człowiek, który nazywany jest ojcem renesansu i przy okazji ojcem narodu florenckiego, bo wtedy to było państwo, nie miasto, to niejaki Cosma. Bogol, owszem, ale z dobrym sercem chyba, a co najmniej sercem otwartym na sztukę. To on jako pierwszy zaczął popularyzować zakup sztuki. On był pierwszym mecenasem sztuki, takim wiecie, udokumentowanym i poprzez swoje wielkie zamiłowanie do otaczania się sztuką, do wtłaczania sztuki w miasto, zapoczątkował erę renesansu. Florencja, w której co chwilę pojawiały się jakieś rzeźby, stawała się najpiękniejszym miastem na świecie, a inne miasta z zazdrości, państwo weneckie, państwo rzymskie, papieskie wtedy chyba się nazywało, i państwo Neapolu robiły dokładnie to samo. I dzięki temu podczas tego wyścigu świat piękniał, a my możemy to podziwiać i zwiedzać. Jak to często bywa, po latach tłustych przychodzą lata nieco gorsze i kiedy Cosma odszedł, a rządy przejął jego syn. Nie, chyba nie był aż tak obrotny jak tato. Szybko zresztą zmarł, bo choroba na atletyzm to była choroba bogaczy, powiązana z konsumpcją dużej ilości wina i słodyczy. Następnie w trzecim pokoleniu rządził bodajże Wawrzyniec, czyli wnuk tego Cosmy, i to były chwile dość ciężkie dla tego rodu, ponieważ konkurencja starała się ich
wygryźć z każdej strony. Kolejny z tego rodu, który zakochał się w niejakiej Lizie. Niestety to już były czasy, kiedy konkurencja ich wygryzła i musiał uciekać. I co się wydarzyło? Wysłał Da Vinciego tutaj, do Florencji, aby zrobił obraz Lizy. Tak, i to jest obraz Mona Lisa. Powstał on tutaj we Florencji i pewnie by został tutaj, gdyby nie to, że Da Vinci miał długi i musiał uciekać do Paryża z obrazem pod pachą. Właśnie ładujemy naszą furę, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, tym razem z szukania trufli. Tak jest, jutro z samego rana idziemy do lasu szukać trufli.